Na sam koniec, szanowni państwo, dalej schodzą pytania, dlaczego już nie robię takiej dogłębnej analizy na temat nieruchomości w Chorwacji, bo się państwo podobało. No mi się to też podoba i dlaczego nie robię dalej takiej dogłębnej analizy i tych badań, o które zapowiadałem na temat wejścia Polski do euro, bo wiadomo jest, jeżeli państwo mnie słuchają, czy też oglądają, że dobre wejście do strefy euro oznacza, że bardzo dużo zyskamy pieniędzy i my będziemy mogli sobie tutaj budować naprawdę drugą Arabię Saudyjską, ale złe wejście do strefy euro będzie oznaczało zbiedzenie Polaków, prawda? Bo jedni mówią, żebyśmy w ogóle nie weszli do strefy euro, a drudzy mówią, żebyśmy jak najszybciej weszli do strefy euro, a ja, szanowni państwo, mówię, że i jedni się mylą, i drudzy, bo do strefy euro powinniśmy wejść wtedy, gdy akurat nam to będzie odpowiadało. Szanowni Państwo, ja kilka miesięcy temu, po wejściu, znaczy kilka, no niedawno właściwie, no, 1,5 miesiąca temu, zacząłem robić analizy i badania na temat rynku chorwackiego, nieruchomości, jaki będzie miało wpływ wejście Chorwacji do euro. Jest to bardzo duże pole do popisu, prawda, i do badań, i analiz, żeby pokazać Polakom, co się dzieje po wejściu do strefy euro. I żebyśmy nie podjęli pochopnej decyzji, szanowni państwo. Ale niestety okazało się, że robienie tych analiz i badań jest bardzo, bardzo czasochłonne i bardzo, 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 bardzo kosztowne. Jest bardzo czasochłonne i bardzo kosztowne, szanowni państwo. Ja wszystkie analizy i badania oraz moje opracowania robiłem ze swoich oczywiście prywatnych pieniędzy od zawsze, prawda? Odkąd robiłem analizy na temat tego, co się stanie, szanowni państwo, po wprowadzeniu przez ostatnie 10 lat, co się stanie w Polsce po wprowadzeniu wysokiego oprocentowania w kraju, w którym nie ma zamrożonego oprocentowania. Te analizy są, szanowni państwo, one wszędzie są. Od 10 lat, szanowni państwo, ostrzegałem o tym, co się stanie. I także chciałbym zacząć ostrzegać Polaków przed tym, co się stanie, jak wejdziemy do strefy euro w bardzo złej sytuacji lub też w bardzo dobrej sytuacji, szanowni państwo. To są rzeczy oczywiste, ale takich badań nie ma. Nikt tego nie prowadzi, prawda? Jak prowadzą, to są to badania sprzedajne, w ogóle nie mające z rzeczywistością żadnego ataku. Szanowni Państwo, ja nie jestem w stanie ze swojego biznesu, ze swojego przedsiębiorstwa więcej sponsorować tak dogłębnych badań i analiz. Przez ostatnie 10 lat robiłem badania i analizy na temat rynku kredytowego i nieruchomości, które się właściwie w większości sprawdziły. No, w większości te analizy i badania i ich wyniki się sprawdziły w postaci podwyższonego oprocentowania w Polsce i tej tragedii, którą dzisiaj mamy, a także wielkiego wzrostu cen nieruchomości i następnie ewentualnie spadku tych cen i sytuacji danej, szanowni państwo, w której jesteśmy. Dogłębne badania w rzeczywistości są bardzo kosztowne na temat Chorwacji, na temat tamtego rynku nieruchomości, na temat euro, bo to nie jest tak, że wiecie, to można robić siedząc przed komputerem, to trzeba pojechać do Chorwacji, trzeba z Chorwatami porozmawiać, trzeba pokazać, prawda, trzeba skamerować, trzeba zbierać dane. Trzeba wpisywać, szanowni państwo, w różnego rodzaju programy, prawda? I to jest po prostu już za kosztowne, a oczywiście YouTube nie pokrywa, że tutaj ja nagrywam te filmy, przecież z tego YouTube'a się nie zarabia, prawda? Tu się nie zarabia pieniędzy, tu sobie jakieś grosze wpadają, prawda? Które nawet nie starczają, no nie wiem, na opłaty, prawda? Czegokolwiek, prawda? Więc co innego, gdyby te filmy miały wyświetlenia, no nie wiem, 100 tysięcy, 50 tysięcy, 200 tysięcy. No ale ten kanał został odgrzany dopiero kilka miesięcy temu, prawda? No, ma 8 lat, ale został odgrzany kilka miesięcy temu, więc tych wyświetleń jest mało. Co innego, gdyby były te wysokie wyświetlenia, to może by te badania mogły być realizowane z samej oglądalności, no ale no nie mogą. Dlatego, szanowni państwo, tak jak wspominałem wcześniej, bo o tym też już rozmawiałem z państwem, na prośbę wielu ludzi założyłem po prostu zbiórkę, aby można było prowadzić te badania, abyśmy mogli się ustrzec, szanowni państwo, przed nie wejściem w euro, wtedy, gdy nam będzie to odpowiadać, bo jeżeli wejdziemy do euro w dobrym momencie, to możemy zyskać nawet 2 biliony euro, to znaczy, że będziemy mogli sobie tu wybudować drugą Arabię Saudyjską, ale jak wejdziemy w złym momencie, szanowni państwo, dla polskiej gospodarki i polskiego złotego, to wtedy polska gospodarka nigdy, szanowni państwo, już nie wstanie z kolan i będziemy biedakami na następne 100 lat. Chyba że Unia Europejska się zawali, bo jeżeli wejdziemy do strefy euro, gdy
Morawiecki już zniszczy totalnie polskiego złotego, no to będzie tragedia, bo wejście do strefy euro na przykład, gdy euro kosztuje 7 zł, będzie oznaczało, że oddamy pół Polski za darmo, bo za nasze wszystkie pieniądze, za nasze wszystkie oszczędności, szanowni państwo, dostaniemy tylko połowę tych pieniędzy, którą byśmy dostali, gdy euro kosztuje 3,50, a najlepiej 3 zł, szanowni państwo. I są grupy społeczne w Polsce, które chciałyby zniszczyć polskiego złotego, tak aby wejść po jak najniższym kursie polskiej złotówki do strefy euro ze względu na to, że zdewaluują im się kredyty, prawda, pod kątem kapitału, bo im tam tańsza złotówka, tym będą mieli mniej spłaty do euro i pod kątem oczywiście oprocentowania samych kredytów. Tak więc, szanowni państwo, ja założyłem tą zbiórkę na te badania i analizy na zrzutka.pl, formuła nieruchomości, analiza i badania na temat wprowadzenia euro w Polsce na przykładzie Chorwacji i tamtejszego rynku nieruchomości i kredytowego, szanowni państwo. I tutaj jest opis. Polska stoi przed wyborem wejścia do strefy euro. Jeżeli podejmie decyzję w złym czasie, będzie nas to kosztować nawet załamanie gospodarki. Jednak jeżeli podejmiemy dobrą decyzję, to możemy zyskać i się bardzo wzbogacić, wchodząc do euro. Prowadzenie analiz i badań jest czasochłonne i kosztowne. Dziękuję. Dzięki Tobie dowiemy się na podstawie przykładu Chorwacji, czy wejść do strefy euro i zniszczyć gospodarkę, czy też odłożyć ten proces. Dzisiaj następnym polem doświadczalnym jest Chorwacja. My Polacy musimy prowadzić analizy i badania efektów wprowadzenia euro w Chorwacji i impaktu na tamtejszy rynek nieruchomości. Prowadzenie analiz i badań jest czasochłonne i kosztowne. Osobiście już nie jestem w stanie fundować tych wszystkich analiz ze swojej kieszeni w tych ciężkich czasach. Jednak sprawa jest poważna i moje badania, a także analizy przeprowadzone przez następne lata mogą być kluczem do wprowadzenia euro w Polsce i ewentualnego wzbogacenia nas Polaków lub zablokowanie wejścia do euro w najbliższym czasie, odkładając wejście do euro na przyszłość. Zapraszam do wsparcia każdym groszem naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci, naszych wnuków i Polski. 5 zł miesięcznie, dziękuję. Każda złotówka wspiera wiedzę na pokolenia i może uratować finanse naszych rodzin. Kawa dla formuła nieruchomości da mi siłę i pogodę ducha tworzenia materiałów analiz, które pomogą Polsce w odłożeniu daty wejścia do strefy euro lub przybliżeniu daty wejścia do euro. 10 zł miesięcznie, po 3 miesiącach wsparcia otrzymasz darmową książkę mojego autorstwa w formie elektronicznej, której zawartość uratowała finanse tysiące Polaków za granicą. Dziękuję. Każda złotówka wspiera wiedzę na pokolenia i może uratować finanse naszych rodzin. 100 zł miesięcznie po 3 miesiącach wsparcia, jeżeli chcesz, możemy porozmawiać telefonicznie przez 15 minut na temat świata finansów. Dodatkowo otrzymasz darmową książkę mojego autorstwa w formie elektronicznej, której zawartość uratowała finanse tysięcy Polaków. Dziękuję. Każda złotówka wspiera wiedzę na pokolenia i może uratować finanse naszych rodzin. Tak więc założyłem tą zbiórkę. Zobaczymy, jak to będzie. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam państwa. Do usłyszenia.